Witam wszystkich i zapraszam na Zagrajmy w Mass Effect. Sesja bardzo skrócona. Cóż, zanim przystąpimy do czyszczenia Novarii z Robali, musimy wykonać kilka rzeczy. Musimy. W zasadzie chciałem wykonać te zadania poboczne, jakie nam zostały, czyli raptem cztery. Były to zadania z tą zbuntowaną sztuczną inteligencją, jakiś niepokojący sygnał na jednej planecie, jakaś placówka Exogeni, która produkowała zombiaki oraz chyba działalność getów, o ile pamiętam. Oczywiście po wykonaniu dwóch planet Rada się do nas odzywa, to zawsze tak się dzieje, z nowymi informacjami odnośnie dosyć ciekawego miejsca, jakim jest planeta Wirmir. Jednak oczywiście w planetę Wirmir widzimy dopiero po Novarii, zatem, no cóż, nie ma sensu rozwalić się nad nią teraz. Zawsze uważałem to trochę za dziwne, że, nie wiem, Rada nagle wyskakiwała z takimi nowinkami. Mogła po prostu nam, gra mogła powiedzieć nam wcześniej o tym, że Rada także coś robi w kierunku zatrzymania Serena, tak to po prostu dostajemy informacje i nagle się dowiadujemy, że tak, jednak mieli jakieś drużyny infiltratorów czy czegokolwiek, jakieś specjalne jednostki, które wykorzystywali do tego typu celów. Zatem cóż, przystąpmy do krótkiego omówienia zadań pobocznych, a to były dosyć upierdliwe zadania. I cóż, pierwszym zadaniem pobocznym, jakie wykonywałem, było to z tą zbuntowaną sztuczną inteligencją. Jest to zadanie naprawdę chyba jedno z najbardziej upierdliwych, jakie doświadczyłem w tej grze. Może dlatego, że wcześniej chyba nie wykonałem je do końca. W każdym razie, to co musimy zrobić podczas tego zadania, to odwiedzić Lunę, bo wiecie, nazwa Księżyc, bądź Moon, jak wolicie, została już zbyt passé dla nowoczesnych ziemian, zatem nazywali to Luną. Na Lunie są trzy bazy. Każda z tych baz w zasadzie jest chyba taka sama, ta bardzo duża kreatywność ze strony twórców. Jednak właściwie każda baza jest taka sama oraz jest przepełniona dronami bojowymi, małymi sondami, które najwidoczniej są najciężej opancerzonymi jednostkami sojuszu, jakie widzimy w tej grze. Naprawdę. Mają niesamowitą ilość tarcz oraz zdrowia. Plus także, o ile pamiętam, nie używają zupełnie taktyki. Nie, po prostu korzystają z prostego faktu, że mają więcej punktów zdrowia od waszej drużyny i raszują na was jak każdy porządny zerk. To w zasadzie tyle. Po zniszczeniu musimy właśnie niszczyć takie pierdoły. Nie wiem, co to było, gra to nazywał jakimiś złączami energii. Wszystko jedno tak naprawdę. W każdym razie po zniszczeniu po oczyszczeniu każdego z takiego bunkra włącza się nas nowa restrykcja. Czyli po zniszczeniu pierwszego bunkra zostaje wpompowywany do następnych trujący gaz, który powoduje, no cóż, zatrucie. Po zniszczeniu drugiego bunkra mamy do czynienia z takimi widzianymi wcześniej barierami, które nie wiem po co w ogóle są. Zaś po zniszczeniu trzeciego, czy po zniszczeniu połowy z tych magicznych złączy energii, pojawiają się nowe boty, po prostu znikąd, co jest dla mnie trochę zabawne. No i cóż, jak widzieliście, te boty także korzystają z wyrzutni rakiet, co jest bardzo upierdliwe, odkąd nasza postać potrafi zginąć po jednym takim strzale. I tak, nie mam... Ostatni bunkier jest naprawdę chyba najcięższy, bo chyba w pozostałych nie ma aż tylu tych dronów z wyrzutniami rakiet, bo nie ma ich wcale. A w ostatnim bunkrze właśnie jest ich całkiem sporo. Trochę pomaga fakt, że gromadzą się te wszystkie drony w jednym miejscu, w jednym ciasnym korytarzu, jednak nie do końca, nie znam dobrej taktyki na to. No i cóż, po zniszczeniu ostatniego takiego złącza mamy, nie wiem, magiczny przekaz informacji. Najwidoczniej sztuczna inteligencja jakimś cudem dała nam dostęp do specjalizacji, nowej specjalizacji. Nie mam pojęcia, jak to działa, czy Shepard nagle połączył się z tamtą VI, czy... Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie mamy dwie klasy specjalizacji na każdą naszą klasę. W tym przypadku mamy do czynienia z Nemesis oraz Shock Trooperem. Shock Trooper jest po prostu postacią korzystającą bardziej z broni, zaś Nemesis z mocy biotycznych. Myślałem nad Nemesisem, ale
Nie wiem. Głównie i tak. No cóż, trochę się obawiałem, że. Może się nie obawiałem, po prostu lubiłem korzystać z mojego shotguna. Zatem tak. Shock Trooper między dwiema mocami, czy dwoma ulepszeniami, jakie widzimy, jest to ulepszenie adrenaliny oraz ulepszenie bariery, jakie jeszcze nie mam. Pomiędzy tymi dwoma ulepszeniami zwiększa nam obronę oraz obrażenia zadawane pistoletami oraz shotgunami, czyli bardzo dobrze komponuje z moją postacią. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o to zadanie. Kolejnym zadaniem, z którym przyszło mi się zmierzyć, było zadanie z chyba, nie wiem, jakąś kolonią? Coś w tym stylu. Naprawdę, zacząłem już się gubić, bo to cóż, nie oszukujmy się, po raz kolejny wchodzimy do tego samego budynku i czyścimy teraz dla odmiany nie piratów, ale husków, tak. Najwidoczniej cała kolonia została przemieniona w husky i za tym wszystkim stoi Cerberus. I jakimś cudem to wiemy. Oczywiście nie dowiemy się tego wcześniej niż po wycięciu wszystkich budynków, chyba jest ich trójka. Z tym tak. Zawsze miałem z tym problem. Czemu nie możemy po prostu wezwać sił sojuszu? Nie byliby trochę zmartwieni, że ich kolonia jakby tak przestała się odzywać? Nie wiem, nie działają ku dobru ludzkości i tak dalej, i to nie wiąże się właśnie z zabezpieczaniem i badaniem takich spraw? Nie mam zielonego pojęcia. No cóż, w każdym razie grupa husków w każdym z bodaj, jak mówiłem wcześniej, trzech budynków. A na końcu dowiadujemy się, że za wszystkim stał Cerberus, który magicznie poprzemieniał kolonistów w husky. Tak, wybitne zadanie. Tak, dowiedzieliśmy się o działalności getów i Shepard, leć i zbadaj to, bo masz najwięcej doświadczenia w walce z getami. Tak, taka była argumentacja admirała Hacketa, bo właśnie on zleca nam to zadania. Właściwie mówi nam o tym w momencie, kiedy wkraczamy do tego systemu. To zadanie jest po prostu uciążliwe, nie jest zbyt trudne, chociaż ma swoje głupie momenty. To co w nim musimy zrobić, to właściwie wyczyścić cztery bazy, czy cztery przyczółki getów na każdej z kolejnych planet. Trochę mi to bawi, czemu po prostu getowie nie mogli ufortyfikować silnie jednej z planet, po prostu dodając jakąś artylerię. Nie wiem, międzyplanetarne wyrzutnie rakiet, coś w tym stylu. Nie, po prostu jedyne co musimy robić to tutaj dla przykładu wejść do budynku, oczywiście kolejny raz zasypionego kaskami, wyczyścić go i lecieć na następną planetę. Oczywiście nie musimy tak robić tego samego na kolejnych planetach, o nie, nie. Gra postanowiła dać nam trochę różnorodności i przez to mamy do czynienia także z jakimiś pseudobunkrami, które znowu są zasiedlone przez jakieś 10 getów i to najwidoczniej na floty jest wielkie zmartwienie, z którym nie mogą sobie poradzić. To bardzo ciekawe. A, ta pierwsza planeta, którą miałem, to także miała bardzo fajny twist, który powodował, że geci respawnowali się za naszymi plecami. A tutaj także widzimy, jak inteligentni są geci, po prostu mając swój statek na otwartej przestrzeni, narażając go na strzały z mojego mako i nie odpowiadając ogniem, bo nie wiem, nie chce im się. W każdym razie to jest śmieszne, że nawet nie możemy go rozwalić, tylko po prostu po kilkunastu strzałach ten statek odlatuje. Nie mam pojęcia, jakim cudem to działało. No i tak ostatni, czy przedostatni, nie pamiętam, przyczółek getów, który obfituje w armatury oraz dwa kolosusy, czyli wszystko, co spowalnia gracza. I przy okazji, tak, można wysolować kolosusa za pomocą shotguna. I tak, byłem tak bardzo znudzony, że to zrobiłem. Ale pamiętam, po wykończeniu tego przyczółka dostaniemy informację odnośnie tej finalnej bazy. Tu właśnie mamy dialog odnoszący się do tego wydarzenia, co jest dosyć dziwne. Czemu? Nie wiem, rozumiem, że Getli to zaawansowana technologia, ale jakim mu diabła cudem Sojusz przeprowadza zwiad? Znaczy, wysyła kogoś tak samego jak Shepard na misję i nie daje nam wszystkich informacji. Resztę musimy dowiedzieć się sami, bo
No bo cóż, jesteśmy spektrem i jesteśmy tacy fajni, że sami sobie poradzimy. No i tak, ostatni budynek po prostu obfituje w chyba nie Prime, tylko Destroyery i dostajemy tu, po raz kolejny dostajemy durną wiadomość, która odnosi się do scenki, której oczywiście nie poznamy, bo Mass Effect czy jego twórcy byli zbyt leniwi, żeby to nam pokazać. Nie, musimy po prostu przeczytać i założyć, że wszystko było fajnie po wyczyszczeniu ostatniego budynku. Tak, pięć przyczółków getów, które nie były tak bardzo przepełnione nimi, są takim dużym zmartwieniem dla sojuszu, który sobie nie może poradzić z nim osobiście. Świetne. Czy ktoś się naprawdę stęsknił za Exogeni? No cóż, jeśli tak, to warto odwiedzić planetę o nazwie, nie mam zielonego pojęcia, bo nie zwracam tu uwagi. Jednak na tej planecie dowiadujemy się, że Exogeni także przeprowadzała badania nad tajemniczą roślinką Thorian oraz jej pseudozombiakami na tej pla w tej placówce. I w zasadzie, no cóż, to jest dosyć głupie, wiecie? Wiliście, Exogeni postanowiła zrobić z tych zombiaków posłuszne sługi. Wszystko działało dobrze do momentu, kiedy pewnego dnia nagle te zombiaki zbuntowały się i zaczęły z miłych, posłusznych baranków przemieniać się, no cóż, w te zombiaki, które widzieliśmy na Feros, czyli po prostu wrogo nastawione istoty. Po raz kolejny muszę się zapytać, jakim u diabła cudem oni przeprowadzają badania? Nie wiem, nie słyszeli o takim czymś jak grupa kontrolna? Nie wiem, nie mają żadnych klatek? Nie wiem, nie przeprowadzają badań w izolacji? Nie wiem. Naprawdę, nie wiem. Gra nam tego nie podaje. Po prostu mówi, wiecie co, mieliśmy te zombiaki, były całkiem posłuszne, aż tu pewnego dnia zbuntowały się. Jakim diabła cudem? Czy oni pozwolili zombiakom łazić sobie po bazie i założyli, że wszystko od tej pory będzie miłe? Byli tak upojeni sukcesem tego, że potrafią sprawić, że zombiak nie będzie wrogim zombiakiem, po prostu będzie zombiakiem. I po co u diabła im te zombiaki? Nie wiem, czy do posłusznych sług nie można zaliczyć roboty, które można zaprogramować i będą robić wszystko za nas? To jest takie, tak, dziwne. Nie, w zasadzie tak dziwne, że zdecydowałem się zabić tą panią, pomimo tego, że oferowała nam jakieś tam kredyty, których zresztą już nie potrzebowałem, zważywszy na fakt, że miałem ich, bo ja wiem, jakieś 200 tysięcy, może nawet więcej. Ostatnie zadanie poboczne jest po prostu głupie. Dowiadujemy się, że jakaś sonda, która była wysłana w trakcie wojny ludzkości z Turianami, raczej z tym, kogo uważała za obcych, bo nie wiedzieli o naturze zagrożenia, została, nie wiem, odkopana czy odnaleziona, w każdym razie przesłała sygnał do kwatery Sojuszu z komunikatem misja zakończona. Zatem musimy sprawdzić, co oznacza to tajemnicze przesłanie. Okazuje się także, że sonda była wyposażona w 20-kilotonową atomówkę. Bo wiecie, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Wyjaśnieniem ku temu było to, że Sojusz nie chciałby, ich technologia była badana przez obcych i najwidoczniej uznała, że atomówka jest jedynym rozwiązaniem. To jest bardzo ciekawe. W każdym razie atomówka okazuje się, czy ta sonda, wszystko jedno, okazuje się być wykopana i przeniesiona przez kogoś, tym kimś okazuje się pan Elanos H. coś tam, który jest jakimś liderem piratów w systemach Terminus i w zasadzie tyle, nie wiem. Shepard, z dialogu Shepard oraz tego pana wynika, że chyba się znają, czy Shepard wie coś o działaniach wojennych przeprowadzonych przeciwko tej osobie, jednak nie wiem, ja chyba nie za bardzo jestem doinformowany. W każdym razie ten pan postanawia zabić cienia, bo wiecie, bo to przysporzyłoby mu tyle popularności, strachu i respektu, i prawdopodobnie większość by nie wiedziała, że ktoś taki zginął, ale co tam. No i cóż, mamy do rozbrojenia atomówkę, która jest w zasadzie tym samym co hakowanie podrzędnego sejfu, czy hakowanie podrzędnego terminalu. Tak,
W zasadzie musimy to chyba zrobić 4 razy i z jakimś śmiesznym limitem czasowym, który w zasadzie się nie liczy, bo jeśli nawet sfailujecie w rozbrojeniu poszczególnego elementu, to i tak możecie bardzo, bardzo szybko aktywować ten punkt, nie tracąc na tym ani jednej sekundy. Przy okazji, po rozbrojeniu tej bomby okazuje się, że droga na powierzchnię została odcięta, tym samym aktywując nową drogę ucieczki, i która jest bardzo wygodnie położona przy obozowisku tego pirata i jego popleczników. Plus ktoś przestawił nam wygodnie mako, żebyśmy mogli po prostu wsiąść i wymordować każdego, korzystając z naszej przewagi siły ognia. Tak, to jest logika Mass Effecta.